teksty księdza profesora są w dużej mierze przeróbkami tekstów platońskich, czy to obrony Sokratesa, czy uczty, czy wszystko, takich myślicieli antycznych, no przede wszystkim platońskich. W związku z czym one przetransponowane przez księdza Tischnera na ten język, na te warunki, powiedzmy sobie, one stają się nie tylko że wielkie i mądre, bo takie są od początku zaistnienia, ale są też przy okazji zabawne. Będzie tak, jak z tym Pijokiem Maciusiem. Wiecie, jakoś nie było? Nie, a jakoś? No, Pijok śniego był straszny, ale jaki artyst? Jak to pijo? Jak umarł, to jeszcze trzymał gości flaseckę. I tą flasecką burzy do bramy niebieskiej. A święty Pieter nie chce go wpuścić. A idzę ty, Pijoku paskudny, a idzę ty, co, czego ty tu chcesz? A Maciuś do niego, święty Pietrze, łyknijcie se ze mną, bo ja taj Pijok, ale musem z kimś. I tak go nuką, że święty Pieter łyknął. Łyknął i się przewrócił. A potem go do. I tyś to chłopie pił. No piłem. Codziennie? No codziennie. To pójdź, pójdź w bramy niebieskie, boś ty jest męczennik. No z filozofią księdza Tischnera się zetknąłem dosyć wcześnie, bo myśmy zrobili taki film telewizyjny w odcinkach, później zrobiliśmy film, gdzie ja grałem narratora w tym filmie. Ksiądz Tischner już zachorował i wtedy jak zachorował, bo miał to robić sam. No i jakby on mi powierzył to, że zaakceptował mnie, żebym ja to robił za niego. Filozofia Tischnera jako taka jest mi bardzo, bardzo bliska i osoba sama była mi bliska. A na księdza się zawsze zapowiadał. Jak my gdzie poszli na zabawę, to on ta z dziewczynkami nie chciał go dać, bo on tak, gorzołki już nie wypił, no to my wiedzieli, że będzie księdze. Godali, że nawet biskupem mógł ostać z prymasem, ale nie chciał. Powiedział, że albo się ma władzę, albo rację. Dla mnie był wielkim autorytetem, do dzisiaj jest. To znaczy, ja po prostu w tym Tischnerze siedzę od lat. To znaczy, ja właśnie ekranizowałem jego książkę Historię filozofii po góralsku. Zrobiliśmy 27 odcinków, to było mnóstwo, tam aktorów się przewinęło. Do telewizji publicznej żeśmy to robili. Wtedy też ksiądz już nie mówił, on już szeptał. Jego jakby rolę również grał Jerzy Trela w tej adaptacji. Nie tylko filozofia księdza Tischnera jest mi bliska, ale on sam. Znaliśmy się, zawdzięczam mu w swoim życiu bardzo, bardzo wiele. Nie wiesz jeszcze, co w babie siedzi. Z tego, że nie było baby filozofa, nie wynikło, że nie będzie. Ale czy słyszał świat, co by jako baba powiedziała: wiem, że nic nie wiem. Życie by ją sponiewierało. Babskość na tym polega, co by wiedzieć, że się wie. Myśmy się już właśnie spotkali przy Historii filozofii po góralsku, tej takiej robionej do telewizji polskiej. No i to wyszło fantastycznie, tam mieliśmy taką góralkę Tereskę, która sprawdzała góralszczyznę i mówiła: no, Globisz to tak na czwórkę, ale Trela to mówi jak górol w ogóle. W ogóle zresztą Tischner, jak jeszcze żył i usłyszał i zobaczył Tischnera, jak gra Tischnera, to też wyszeptał nam: no, ten Trela to godo jak ją. My się znamy od dawna, zrobiliśmy ze sobą już teraz
trzy filmy, nie licząc takich, nie licząc filmu pod tytułem właśnie Filozofia po góralsku, bo też zrobiliśmy taki film odcinkowy, ale zrobiliśmy przede wszystkim dwa anioły, anioł w Krakowie i Zakochany anioł, a teraz jesteśmy przed premierą we wrześniu, prawdopodobnie będzie premiera następnego filmu Wszystkie kobiety Mateusza, też z Baronem Więckim. Także my dosyć dobrze się znamy. My się lubimy, nie trzeba dużo, że tak powiem, sobie tłumaczyć nawzajem, co mamy robić. Wystarczy, że jeden na drugiego spojrzy i najczęściej już wiemy, o co chodzi. To świetystycy ideologii marksistowskiej wymyślała, ale nie pomyślała. Wymyśliła, że trzeba bogatym wziąć, a biednym dać. Ale nie pomyślała, że braknie. Wszystko, co jest w tej filozofii po góralsku zapisane przez księdza Tischnera, lubię, bo to daje i radość, a równocześnie, tak jak pani powiedziała, mądrość. Lubię taki fragment o ślebodzie, to znaczy o wolności, no, że nie wies, ze mos ślebodę, to nie mos ślebodę, a jak nie mos ślebody, to musis, a jak musis, to grzechu nie ma. Radził ojciec nieboscy, kiedy mnie do Podolińca, do szkoły wyprawiał. Do przodku się nie pchoj, na końcu nie ostoj, księdza rektora słuchaj, kuferecek se zamykaj, a swoje se myśl.